właściwie nie mam za dużo do powiedzenia. Natomiast bardzo wydawało mi się interesujące to podejście klasowe, w którym pewnie za mało trochę mówiono o klasie w kontekście grafomanii. I wydaje mi się, że problem jest taki, że tak naprawdę narcyzm jest obecny w obiegu poezji od samego początku do samego końca, czyli w tak zwanym oficjalnym obiegu poezji, to świetlicki i tak dalej, jakby wszyscy ci wielcy i ukanonizowani już także temu podlegają. A tak naprawdę takie podejście klasowe, właśnie ściśle jednostkowe, nastawione na prywatność, jest służy temu, żeby tę hierarchię, hierarchiczność pola poezji ustawiać, bo pole poezji wygląda tak, że krytycy zazwyczaj są na stanowiskach na uczelniach. Uczelnia daje im bardzo mocne stanowisko wyższościowe, jest to tytuł zazwyczaj. Im wyższy tytuł, tym oczywiście większa władza i większa moc takiego krytyka rozstrzygająca. Krytycy im większy mają zazwyczaj tytuł, tym mają lepszy dostęp do mediów mainstreamowych, w których to mediach nie występują jako osoby starające się zawiązać porozumienie z ludem, tylko który czyta takie straszne, popularne rzeczy, tylko występują właśnie z pozycji osób z tytułem, osób, które wiedzą, osób, które potrafią się na ten temat wypowiedzieć. Podobnie to zresztą następuje w szkole. Jakby cała ta edukacja stawiająca na wyższość, cała edukacja skrajnie klasowa, ustawiona w tej chwili także ekonomicznie przez uniwersytety, przez to, że poeci na przykład nie mają takiej możliwości, jest skrajnie nierówna. A to ma swoje konsekwencje takie, że po prostu języki prywatne, języki narcystyczne i języki podbijające tę klasowość się sprzedają. Sprzedają. Poezja się nie sprzedaje, ale powiedzmy one są recenzowane, one są, nie wiem, jakoś hołubione. Szczepan Kobiet doczekał się na razie jednej recenzji swojego nowego tomu. I to pewnie też jest dosyć znaczące. I to, o czym ja chciałabym opowiedzieć, to próba wyjścia z tego zamkniętego, klasowego, nastawionego wyższościowo medium i pola przez dotarcie do tych mediów, które są bardziej popularne i nastawione na czytelnika, bo to jednak jest zazwyczaj czytelnik. Na Facebooku czytamy, oglądamy, czytamy, jakby cały czas w tej kulturze, czy w tych mediach rozmaitych sobie funkcjonujemy. A zatem te przykłady są po prostu próbą takiego wyjścia z obiegu zamkniętego w obieg szerszy. Oczywiście większość z nich nie jest polskimi przykładami. O żadnym z nich chyba ci panowie profesorowie, czy doktorzy habilitowani nie piszą, bo także, nie wiem, nie są aktywni na Facebooku, na Twitterze, oni jakby mają tę swoją pozycję, z której się wypowiadają i która jest pozycją wyższościową. I na przykład taka sytuacja z profilem na Twitterze Spencera Pratta, który to profil został przejęty przez jakiegoś zaangażowanego w poezję człowieka, anonimowego, on także nie miał jakichś wielkich ambicji do tego, żeby nie być anonimowym, bo to nie o to mu chodziło, jakby nie chodziło mu o prestiż związany z jego własnym nazwiskiem. I na tym profilu Spencer Pratt, nie wiem czy znacie, to jest taki bohater wzgórz Hollywood na MTV. Ma bardzo dużo obserwujących, 954 tysiące obserwujących, zupełnie inny target niż target poetycki, jest to jakby z samego gruntu, poezji w MTV nie ma. I przejęcie tego profilu, ta osoba, która się tym zajmowała, co jakiś czas zadawała uczestnikom tego, zadawała jakieś tam zadania związane z poezją. Najpierw to było haiku, później to była villanella, później pisanie kolektywnego utworu. Nie były to wielkie formy. Formy, można powiedzieć, stworzone do tego, żeby były poezją. To się bardzo dobrze sprawdziło. To znaczy, rzeczywiście ludzie wchodzili w to, ludzie angażowali się, rozmawiali o poezji, co jest ciekawe. W każdym razie bardzo, bardzo otwierające, bardzo, bardzo otwierające działanie. I ludzie rzeczywiście się zaczęli w to angażować. Nagle, nie wiem, na spotkaniu poetyckim, akurat w Ameryce to
też trochę inaczej wygląda. Tam też jest trochę więcej ludzi na takim spotkaniu niż u nas w Polsce. Natomiast po prostu zaczęli tam chodzić. Ten Spencer pracy rzekomy retweetował osoby, które jakoś się zaangażowały w to wszystko, więc one także miały jakiś prestiż z tego wynikający. Życie literackie, życie poetyckie nagle przeniosło się przez chwilę w zupełnie inną przestrzeń, na zupełnie inne pole. I bardzo dobrze to się sprawdziło. To znaczy, te Villanelle nie były jakimiś takimi dziwnymi wymysłami onanizującego się pana. Natomiast były rzeczywiście całkiem interesującym, jakimś takim partycypacyjnym, włączającym działaniem. I wydaje mi się, że właśnie wychodzenie w inne media, w nowe pola, w nowych odbiorców byłoby całkiem interesujące i także potrafiłoby jakoś także instytucjonalnie odświeżyć to nasze pole, które jest skrajnie zamknięte i chce być zamknięte. Uniwersytet jakby pozwala funkcjonować tym ludziom, którzy się tym zajmują, więc nie mają żadnej potrzeby tego, żeby, nie wiem, dyskutować z kimś, kto nie czyta codziennie poezji. Innym pomysłem bardzo interesującym jest poezja Wi-Fi. Taki projekt Cztery skrzyneczki. Każda skrzyneczka z wizerunkiem innego poety, Basho, Goethe, Pasternak i Petrarka. I to są skrzyneczki, które po prostu dają dostęp do Wi-Fi. Można się połączyć przez smartfon, można się połączyć przez laptop, tablet, jakby w zależności od tego, jakie się ma urządzenie. I te skrzyneczki nie dają dostępu do Wi-Fi w żadnym razie, natomiast nazwa tej sieci, do której możemy się podłączyć, jest wersem z jakiegoś wiersza danego twórcy. I on się zmienia co 10 sekund. Więc jakby czytanie nagle wychodzi z, nie wiem, z książki, już nawet wychodzi z Facebooka i z tablicy i staje się taką przestrzenią, która wydawała się totalnie jakby użytkowa, no bo wchodzimy, nie wiem, na jakieś, nie wiem, ksiądz, albo szkoła, albo uniwersytet, takie nazwy zazwyczaj te Wi-Fi mają w zależności od tego, kto tam je sobie bierze. A tutaj mamy po prostu normalnie tekst, który możemy, nie wiem, czytać. Przy czym, i co ważne, te skrzyneczki będą działać także wtedy, kiedy cały kraj zostanie odłączony od internetu, bo one jakby mają swoją własną sieć. Więc w momencie, kiedy nie będzie internetu, będzie można sobie czytać po prostu wiersze. I to jest bardzo ważne, bo to nie tylko, oczywiście wiersze są fajnie popularyzować wiersze w ten sposób, ale w momencie, kiedy na przykład dużo rzeczy i dużo treści jest zakazanych i na przykład w gazecie nie można czegoś napisać, a nawet na tablicy nie byłoby to wskazane, w takim miejscu treści niedozwolone, nielegalne i tak dalej zupełnie inaczej działają. To znaczy ciężko ukarać kogoś za nazwę Wi-Fi. Tak, więc to jest bardzo... Lokalizację, prawda? W ogóle i ona nie jest połączona, tak. Ona zmienia też, tak, zmienia swoją lokalizację. Hakerski. IP zmienia, no tak, zmienia nazwę, zmienia IP, to nie jest mechanizm hakerski, bo on jakby nie pozwala się dostać do tej sieci, więc jak klikasz w nią, no to nic się nie dzieje. O tyle jakby nie działasz kontrkulturowo, nie wiem, pobierając sieć z innej przestrzeni, tylko to po prostu służy raczej innemu obiegowi informacji. To znaczy temu, że nagle informacja znajduje się w miejscu, które zazwyczaj służyło do tego, żeby wejść w obieg informacji. I to jest interesujące, bo to ciężej na przykład zablokować. Wszystko można tam zrobić. No tutaj akurat są to wiersze, ale to także jest pokazanie jakiegoś innego medium, innej przestrzeni dystrybucji. Inne projekty to są takie projekty, które wiążą się z działaniem w przestrzeni rzeczywistej, znaczy działaniem w czasie w przestrzeni rzeczywistej. Jest taki projekt Channel of the North Jana Bejka i Alfreda Marseilla, który koordynuje tempo i wielkość wiersza z aktualnymi danymi strumienia i głębokości rzeki Westerschelde na holendersko-belgijskiej granicy. To oczywiście jest jakaś tam wypowiedź w kwestii przekraczania granic przez poezję językowych i tutaj po prostu mamy wiersz, który w zależności od tego, jak wygląda, nie wiem, czy jest bardziej wzburzony, czy nie wiem, nie znam się do końca na tym, ale w zależności od jakichś tam wyznaczników tej rzeki, on się zmienia, on zmienia swój wygląd. Leszek Onak niedawno stworzył z okazji tego wydarzenia Walka o Oddech na Zakrzówku w sprawie polityki ekologicznej Krakowa. Z kolei taki wiersz, który zmieniał nie tylko wygląd, kształt i tak dalej, tak jak tutaj, ale także treść w zależności od tego, jakie było stężenie smogu w Krakowie. I to się odświeżało co 5 sekund, więc ten wiersz także zmieniał te swoje
ten swój kształt, treść by zmieniał się całkowicie w zależności od tego, jakie było stężenie. Im większe, tym jakoś tam inne zmiany następowały i tak dalej. To było bardzo, bardzo interesujące właśnie zderzenie poezji z czasem rzeczywistym, co oczywiście włącza nas w referencje. Znaczy od razu nam to pokazuje, w jaki sposób literatura działa bądź jest odbiciem tego, co się dzieje. Tutaj nie ma jakby tej zależności. To znaczy różnica między tym, co się dzieje, a tym, co jest właśnie wyświetlane, zostaje zniesiona, no bo jakby to jest nie konsekwencja, ale jakby przetworzenie tego, co się właśnie w tej chwili dzieje na zasadzie danych, które mamy na stronie internetowej. I można się zastanowić, po co robić coś takiego, ale te dwa akurat projekty, które wymieniłam, no Leszek Onak to jest projekt ekologiczny po prostu, świadomość ekologiczna, rozwijanie tej świadomości. Ten pierwszy przykład podobnie, przy czym tutaj dochodzi kategoria narodu. I takie edukacyjne, związane właśnie z rozwojem świadomości, z przeniesieniem poezji, literatury poza tę jednostkę, tak skrajnie hołubioną przez inne jednostki, które także lubią się tak właśnie czuć, na to, co się dzieje teraz, to, co się dzieje nie tylko ze mną, ale także z szeregiem innych osób, jest bardzo interesujące. Na przykład projekt już nie poetycki, ale bardzo ważny swego czasu, kilka lat temu, The Great Wall of Vagina, Jamie'ego McCartney'a, który był projektem jak najbardziej edukacyjnym, to znaczy kobiety, które zazwyczaj zderzały się z widokiem waginy wyłącznie w filmach pornograficznych, na których to ta wagina wygląda po prostu tak jak wagina przed dojrzewaniem, czyli ta, z którą mamy do czynienia na plażach na przykład, czyli dwuletnich dziewczynek. Nagle zobaczyły, że wagina jest na przykład różnorodna, albo że piękno waginy to nie jest, nie wiem, jakaś małość, słodkość i różowość. Więc to było bardzo ciekawe, bardzo fajnie podbijało świadomość i bardzo, bardzo także interesująco potrafiło przez chwilę zniwelować kontrolę, którą się narzuca kobietom, związaną z pięknem, związaną z jakimiś tam kanonami. Pozwoliło także pogłębić ich świadomość, a zatem na przykład badania genitaliów, które pozwalały na przykład uniknąć nowotworów. Jakby to jest także walka o rzeczy realne, po prostu o zdrowie, życie kobiet, a nie o samo, nie wiem, wstyd związany z tym, że oto, nie wiem, na pornolach trochę inaczej to wygląda niż w rzeczywistości. I teraz taka rzecz, kolejnym przykładem jest utwór L27, nie znam niestety hiszpańskiego, The 27th Eugenia Trizeliego. I to jest taki algorytm, który każdego dnia, w którym nowojorska giełda papierów wartościowych zamyka się dodatnim wynikiem, dodatnim dla Stanów, fragment artykułu 27 z meksykańskiej konstytucji zostaje przetłumaczony w Google Translate na angielski i zastępuje oryginał. I w tym momencie ta konstytucja staje się coraz bardziej angielska, by nie rdzenna, nie, zostaje skolonizowana właśnie na zasadzie relacji ekonomicznych zachodzących pomiędzy tymi dwoma krajami. Artykuł 27 meksykańskiej konstytucji zapewnia obywatelom autonomię terytorium kraju jako dobra publicznego. Oczywiste dosyć założenie, natomiast w momencie, kiedy ekonomia zaczyna grać na rzecz bądź na korzyść kraju, który jest kolonizatorem, to w oczywisty sposób to podbijanie, ten proces podbijania kraju podporządkowanego się odbywa językowo. Właśnie tutaj to przełożenie języka i ekonomii języka jest także takim działaniem uświadamiającym, na czym polegałyby te procesy. No i wreszcie także związana z tą granicą meksykańsko-usańską aplikacja, poetycka aplikacja The Transborder Immigrant Tour, kolektywu. Znów są to osoby, które nie pretendują do tego, żeby być jednostkami natchnionymi i wydzielającymi swoje rzeczy. Kolektyw Electronic Disturbance Theatre 2.0 Bank. Tak nazywa się ten kolektyw. I to był jakiś już czas temu aplikacja 2007-2008,
to jest ten czas, kiedy ona rzeczywiście funkcjonowała i rzeczywiście ratowała ludzie życie ludziom. I polegało to na tym, że ludzie w momencie, w którym się znaleźli na granicy meksykańsko-amerykańskiej przy Karolinie Południowej, tam jest duża, duża pustynia, trzeba ją przejść, żeby dotrzeć do dalszych zaludnionych miejsc, dostawali taką komórkę, takie urządzenie, które pozwalało im znaleźć miejsca, gdzie się znajduje woda na tej pustyni, co było bardzo trudne i przez to bardzo wiele osób umierało, próbując przedostać się przez granicę. Także pomagało im trochę wyminąć kontrole graniczne na przykład, pomagało im pokazać, w których miejscach tych kontroli nie ma i w jaki sposób można uniknąć zderzenia z władzą, która oczywiście broni granic. Poza tym urozmaicała im czas, który był nudnym czasem przechodzenia przez pustynię, właśnie wierszami, jakimiś tam opowieściami i tak dalej. Bardzo interesujący projekt. Projekt związany, tak jak jego twórcy mówią, z disturbance, czyli nie z przekraczaniem prawa, tylko z zaburzaniem go w celu pokazania tych granic, które są opresyjne. Jakby tym też wedle tego kolektywu różni się aktywizm od sztuki, że aktywizm po prostu przekracza prawo doraźnie w celu konkretnych działań, a sztuka zmienia komunikację, zaburzając to prawo. Tutaj te granice nie są tak jawne i bardzo dobrze. To znaczy najzwyczajniej w świecie jest to aplikacja, która uratowała życie kilku osobom, na pewno znacząco je ułatwiła. Później była duża, duża afera wokół tego, zadziałało FBI i inne organizacje, które nie miały żadnego interesu w tym, żeby uchodźcy przedostawali się z jednego miejsca w drugie miejsce. Poza tym to była aplikacja, która była finansowana z pieniędzy państwa, co także nie uradowało uniwersytetu, który występował o to. Więc bardzo, bardzo interesujące działanie i rzeczywiście... A czym miała być pierwotnie, przepraszam? Znaczy, nie wiem. Znaczy, to miało być jakaś szukanie granic pomiędzy aktywizmem a sztuką, ale bardzo, bardzo ogólnie opisane. To znaczy, to miała być aplikacja, która miała być aplikacją poetycką i tak była od samego początku nazywana i właściwie jej konsekwencje związane z tym, że będzie oto teraz wykorzystywać GPS i tak dalej w celu przekraczania granicy, na pewno nie były tam. Czyli zagrało to wszystko na autonomii jakoś? Tak? Zagrało na autonomii, tak. Na autonomii poetyckiej jak najbardziej. Tak, no. Poza tym poezja ma też swoją właśnie bardzo interesującą funkcję związaną z autonomią i z tym, że nie wiąże się, czy nie zajmuje się w ogóle kwestiami wspólnotowymi, więc tutaj też nie było wielkiego problemu. Tworzymy aplikację poetycką, okej. Wy twórzcie sobie, będziecie tam pisać, nie wiem, że kwiatki są ładne albo wy jesteście ładni. A tutaj nie. Tutaj pojawiło się prawdziwe działanie, które zdecydowanie, jakby ta poezja była tu raczej podporządkowana temu, jakie ma konsekwencje, niż sama w sobie grała jako jakiś, nie wiem, stygmat czy artefakt byłego systemu. No i tyle. I właściwie to są te przykłady, które chciałam wam pokazać. Takie wychodzące poza obieg i poza pole poezji funkcjonujące w tej chwili. Większość nie jest polska, nie bez powodu, mam wrażenie. Natomiast samo już skupienie się na tych innych polach przekazu, jak Twitter, Facebook i tak dalej, trafianie do trochę innej publiczności, to co robi Rozdzielczość chyba ze Swayvem, czy innymi działaniami, to już samo w sobie jest bardzo, bardzo z tej perspektywy właśnie klasowej, wyższościowej, interesujące i ważne przede wszystkim społecznie. Tak, jest też na siemę formacja. W czasie rzeczywistym umieść na Facebook. Ale jest że nagle, jak będzie ten mecz na tych ekranach, jakoś przejmiemy je, będziemy wyświetlać wiersze. I powiemy, że to my teraz. Reakcjonować. Jak będzie każda akcja, rozumiesz, to wtedy zasłaniamy i czytamy wiersze. Zobaczymy, jak długo. Ja nie chcę zasłaniać.
Ale jakby na przykład, no właśnie jakby według wersyfikacji, ci żołnierze, żołnierze. Żołnierze. Grali. Jeszcze są, to wciąż piłkarze. Jeszcze chwila i to będą. Tu chodzi o odwrotne działanie. O to, co przez literaturę zrobić, a nie przez te kanały po to, żeby siebie pokazać. Parę lat temu na Facebooku jeden z najbardziej poczytnych węgierskich autorów, Dragoman, oni przetłumaczyli na język polski, między innymi Biały Król, wraz ze swoim synem właśnie połączyli się na Facebooku i pisali wiersze i zachęcali ludzi do też pisania swoich właśnie wersji. Dlatego się pytałam, kiedy to, czy oni w ogóle mieli przepływ. To o tym nie słyszałam, ale to, no tak, no nie słyszałam, bo to jest inna przestrzeń kulturowa. No. Tak. Jest kolonizacja cały czas. No tak, no tak, no niestety. Ale, no tak, ale to są takie rzeczy, możemy też. My właśnie chcieliśmy z Pójdzianem zrobić coś takiego, tylko niestety zły poszedł. No a poza tym mamy 21 warsztaty, miały właśnie na tym polegać, że na Facebooku byśmy robili coś. A widziałaś byliny kozma, gdzie się podlewa wiersze, gdzie one oddychają i tak dalej. Nie, ale o takich rzeczach tak, o takich rzeczach słyszałam i to też jest bardzo, ale to z innej trochę perspektywy, bo to nadal nie jest takie bardzo otwierające, znaczy ludzie, którzy będą widzieć, jakieś podlewanie wierszy. A tam jest też mówienie dobrych słów roślinom, wiesz, takie rzeczy. To jest fajne, to jest tak, to jest podejście, jakby każdy może to zrobić. No i mówię, i Dragoman właśnie z synem zrobili też taką na Facebooku i to była bardzo duża dyskusja jakby akademików na zasadzie, że taki poczytny autor pozwala sobie na takie krotochwile. No właśnie trzeba by było teraz, żeby Świetlicki właśnie coś takiego zrobił, czy jakiś inny z tych panów od poezji właśnie. No ale Dragoman jest jakby, wiesz, no ja rozumiem, no właśnie dlatego... Na podstawie jego książek są kręcone filmy, są sprzedawane za granicę, zresztą Wielki Brytanii Biały Król będzie jest teraz nagrywany i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby on ma taki status... No właśnie o to by chodziło, żeby ktoś taki... Widzicie się nawzajem, tak? Na scenie tak, na scenie polskiej, ale no wtedy wiadomo, nikt nie dostanie za to nagrody z własnym nazwiskiem na przykład, bo to nie jest też tomik, nie jest papierowy, nie jest jakby... Jest tyle tych instytucjonalnych rzeczy, które nie pozwolą... No, na przykład parę lat temu... Nie, Lipszyc też robił taki dziwny tomik swojego... No i co? I to został nagrodzony, tak? Nie, ale zostało to wydane papierowo. Ale zostało wydane papierowo, a taka rzecz, którą robisz na Facebooku, nie zawsze może, czy powinna być wydana papierowo. Bo i wtedy już jest... Tak, i wtedy już jest czas rzeczywisty i działanie... No to nie jest nagradzane. To znaczy, to nie jest coś, co później panowie mogą, albo panowie i panie w jury sobie otworzyć i przeczytać. W ogóle elektronicznych... Nie przyjmuje się wciąż tomów na konkursy. No, to już jest szczyt wszystkiego. W ogóle tyle papieru się marnuje, puszcza biedna. Nie w ogóle... wszystkiego, to po prostu trzeba poprosić panów i panie, bo też się zaczynają pojawiać panie, o zmianę regulaminu. I robi to wiele osób, ale niestety... No, tym trzeba do skutku. Autorytet wciąż działa. No. Po prostu. Ale to są właśnie takie rzeczy, które nie pozwalają na przesunięcie. Niech w ogóle oni coś poczytają. Trzeba ich zaskutować po prostu. Wtedy zmieją. Pod oknem czytać. Nie, ale w ogóle swoją drogą powinny być jakieś możliwości tak naprawdę, że jakieś weryfikacji i dyskusji wokół tych autorytarnych decyzji, żeby jakoś demokratyzować. Nie po to jest się autorytetem, żeby widzisz, a autorytet właśnie to jest śmieszne. Autorytet dostaje i przecież ma na uczelni super fajny sobie etacik i dostaje pieniądze jeszcze, nie wiem, jakieś 10 tysięcy za to, że czyta. To w ogóle niesamowite to jest. Znaczy, to jest tak ekonomicznie nierówna walka i ten biedny poeta jeden z drugim i poetka czasem, która walczy o to, żeby dostać trochę tych pieniędzy raz na, nie wiem, milion lat. Nie, żeby ktoś, w tym jury przeczytał jej tomik. No nie wiem, czy tu chodzi o przeczytanie. No czy ty pewnie też. Najmniejszą książkę, to jest wstrzymałam. Albo zrobimy psikusa. Zagłosuję na najgorszą, którą przeczytałam. No chyba nie. Te, co zabawni są. Wieczna beka, już co nam się odbywa kosztem ludzi. No tak. To robimy bardzo.